Witam cię bardzo serdecznie, Arcilu Kamal Dżawad, i cieszę się, że możemy odbyć tą rozmowę, choćby była ona teraz online jedynie możliwa, bo przyznam szczerze, że bardzo już jestem stęskniony za naszym spotkaniem. Ty powinieneś być w grudniu teraz w Polsce ze swoją książką. Mieliśmy tutaj cały cykl spotkań przygotowanych. Ja powinienem być w Gruzji ze swoją książką, ale wszystko to zostaje przez pandemię odsunięte na przyszłość. Natomiast przynajmniej mamy czas teraz, żeby porozmawiać. I to na temat, który sam wybrałeś i który, z czego się bardzo cieszę, bo sam zaproponowałeś, żebyśmy porozmawiali o Tbilisi, które to miasto jest właściwie bohaterem twojej ostatniej książki. Esegi, didi madlova, mec mi vesalnevi, Krzysztof, cześć megobars. Też witam, dzień dobry. I dla mnie jest wielkie szczęście, raczej los tak chciał, że poznałem kraj Polskę jako przez dobrych ludzi. Wyobrażam Polskę przez, znam Polskę i wyobrażam Polskę przez, przez fundacje pogranicze i przez ludzi, których spotkałem w Krasnogródzie. I chciałbym powiedzieć jeszcze, że wierzę w sprawy dokonane przez przyjaźń. Wydawcy mojej książki w Polsce zostały moimi kolegami. Na przykład Magda Nowakowska, która tłumaczyła książkę, jest kolegą, moim kolegą. I cieszę się, że moja książka w Polsce jest w dobrych rękach. Didi madlova, Arcilu, ty też jesteś moim megobaro, przyjacielem i strasznie się z tego cieszę, że wydawane przez nas książki mogą tylko towarzyszyć podróży, którą wspólnie odbywamy. A chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od tego miejsca, w którym jesteś, które znam, do którego mnie kiedyś zaprosiłeś, ale nie jest to twoje mieszkanie w Tbilisi, tylko dom wybudowany przez twojego ojca Żaliko w winnej dolinie Azalani, w naturze u podnóża wspaniałych gór. I ten krajobraz wcześniej kojarzyliśmy najbardziej z tobą i z twoją literaturą. Ludzie i ptaki, pierwsza książka, którą wydaliśmy po polsku, mówi o tobie jako człowieku, który żyje poza miastem, który spędza mnóstwo czasu na wyprawach w góry alpinistycznych, turystycznych, ornitologicznych. I chcę cię zapytać, zanim przejdziemy już do samej rozmowy o mieście, o Tbilisi, jak ty czujesz w swoim życiu? Gdzie jest twój dom? Czy on jest bardziej w mieście? Tam się czujesz najbardziej u siebie? Czy tam, gdzie teraz jesteś, gdzieś głęboko w naturze? Czy miasto, jak ostatni raz się spotkaliśmy w Tbilisi, no to po prostu była to dla nas baza wypadowa. Spakowaliśmy rzeczy w Tbilisi, załadowaliśmy samochody i wyruszyliśmy w góry. Więc miasto jako baza wypadowa. Czy też miasto jednak jako dom, jako to, z czym najbardziej się identyfikujesz, jako miejsce do życia? Bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę ja lubię bardzo wędrówkę, wędrować i boję się mieć dom, żeby gdzieś zostać i po prostu zostać przywiązany do tego miejsca. Mamy
თვითონ დავიბადე და გავი მართლა ბავშვობიდან ძალიან ბერდოს ვატარებდი ბუნებაში, იმიტომ რომ მამა ჩემი იყო. Так, так, вендрование в моём жизни было очень, powiedzmy, часто и дуже було того вендровки, поняваш, мой отец був również альпинистом, був археологом. І Ale Tbilisi był jedynym miastem, gdzie mieszkałem przez cały czas. Nie znam innego miasta tak dobrze jak Tbilisi. W Berlinie mieszkałem, ale to było tylko przez 5 miesięcy, więc to nie jest wystarczająco długo. I po prostu można powiedzieć, że nie znam innych miast. Kiedy pisałem moją książkę, to była powieść. Ja myślałem, że to musi być miasto, ponieważ miejsce powieści to jest w mieście, ponieważ miasto daje dużo przestrzeni. Na wsiach są mniejsze historie, mogą być mniejsze historie. პირველად ესეთი ცოტა მოზრდილი რომანი რო დავწერე, ზუსტად ვიცოდი, რომ ის ურბანული იქნებოდა და იქნებოდა თბილისი, იმიტომ რომ სხვა ქალაქს მე უბრალოდ არ ვიცნო. Miejsce to są takie pagórki nad Mcchetą, nad miastem Mccheta, które wydawały się, że tam jest mój dom, ponieważ tam spędziłem czas, gdzie uczyłem się strzelać ze strzelby, bo spędzałem czas, właśnie tam były krowy z pasterzami. Zawsze myślałem, że to jest miejsce, gdzie wychowam swoje dzieci i osiedlę się. Ale obecnie boję się tego miejsca, ponieważ został tylko jeden wujek i ja zostałem spośród tych wszystkich ludzi, z którymi spędzałem tam czas. Ja przyjeżdżałem do Tbilisi od początku lat 90. i to na tyle często, że pokochałem po prostu to miasto i z tym większym przejęciem czytałem twoją opowieść o nim. Ale miałem takie poczucie, zwłaszcza w latach 90., że to miasto utraciło jakby swoją opowieść, że po tym czasie sowieckim w takim czasie, w którym wszystko popadało w ruinę, to znaczy bardzo dużo pięknych domów, pięknej architektury osuwało się po prostu w ruinę, opadały z tego tynki, ale to symbolizuje coś więcej, że jakby miasto utraciło jakąś swoją tożsamość, taką opowieść, która by miała zdolność, znaczy nazwania całości tego miasta, zamieszkania w nim, że był to czas rozpadu, pogubienia, zacierania. I jak czytałem twoją książkę, to miałem wrażenie, że jesteś pisarzem, że to jest jakiś skarb jednak dla tego miasta, że próbujesz na nowo zbudować tą opowieść z różnych szczątków, ale nie jest to taka opowieść, wiesz, jak autora przewodników po Tbilisi, I love Tbilisi, I love you Tbilisi, i pokazujesz piękne dziedzictwo wielokulturowe i wszystkie skarby poukrywane w mieście. Ty napisałeś tą opowieść, mam takie wrażenie i o to chcę ciebie spytać, żeby zmierzyć się z cieniem tego miasta, żeby zmierzyć się z bolesną przeszłością, ale taką przeszłością, za którą winą obciąża się nie tych okupantów czy zewnątrz, jak Rosję na przykład, niedźwiedzia rosyjskiego, ale samych Gruzinów, samych mieszkańców miasta. Czyli jest to opowieść dosyć bolesna. Powiedz, jakbyś mógł więcej powiedzieć, jak czujesz tą opowieść
twojego Tbilisi, twojej generacji, którą musicie właściwie budować na nowo i którą twoja książka jakby stwarza na nowo. Tbilisi zmieniało się często, dosyć często i niestety w gorszym kierunku. Oczywiście istnieje taka mitologia tbiliska, która do tej pory też istnieje i da się tego zauważyć. To jest takie życie w kosmopolisie, gdzie wszyscy są w domu, tak, znają się na tych miejscach. I to się skończyło po wejściu komunistów w latach 20. Tbilisi mojego dzieciństwa mogę powiedzieć, że było dużo bardziej zielone, dużo bardziej różnorodne i dużo bardziej takie miejskie to było. Widziałem rzeczy, których inne pokolenia mogą nigdy nie zobaczyć. Na przykład widziałem ślub, wesele, powiedzmy, wesele Jazydów miejscowych, którzy powiedzmy, były tańce, jakieś tam kręcenie chustami. Tak? W końcu też Paradzianow mieszkał obok i też widywałem go. Komunizm nie zniszczył, to zniszczył dziki kapitalizm. Dokończył, tak? To zniszczenie. Jako dziecko nie wszystko rozumiałem wtedy. No, tak patrzyłem, ale nie widziałem. Jako już dorosły odkryłem, że mieszkałem, jak się okazuje, w najładniejszych klatkach schodowych. Po 30 latach dla mnie to było odkrycie, że my jako dzieci biliśmy się najładniejszych tych klatkach schodowych. I pamiętam tylko, jak dostawałem, powiedzmy, jakiś ból tam, czy jakoś tam dostawałem po nosie, ale nie pamiętam tych, nie rozumiałem tych, nie widziałem tych ładnych klatek schodowych. Dlatego myślę, że piękno, nie dostrzegasz tego piękna, gdzie jesteś, tak, gdzie żyjesz. Dla mnie to piękno ja dostrzegłem właśnie później, to było ważne dla mnie, ale to dostrzegłem później, kiedy już było to utracone. Myślę sobie teraz, słuchając ciebie, że no mając takie doświadczenia, o którym teraz mówisz, ukrytego pod patyną takiego sowieckiego świata, dawnego piękna, czegoś, co nie było doceniane wystarczająco. Wspomniałeś Paradzianowa, ja pamiętam też ten czas, kiedy zachodziłem jeszcze do jego domu, spotykając tam jego rodzinę, i zastanawiałem się, kiedy powstanie w Tbilisi Muzeum Paradzianowa, ale jakoś wtedy nikt tym nie był zainteresowany. Nie był to czas, w którym Tbilisi zaopiekowałoby się dziedzictwem, spadkiem po Paradzianowie. Że miasto, jakby jak mówiłeś, poszło takim kapitalistycznym torem, jakby zostawiając to gdzieś wszystko na boku. I teraz, kiedy wracam do twojej książki, kiedy tworzysz swojego narratora jako takiego flanera, który przechadza się ulicami Tbilisi, no łatwo by było sobie wyobrazić, że on właśnie koncentruje, wiele jest takich książek w Europie Środkowo-Wschodniej, które odradzają zatarty ślad wielokulturowości, piękna,
pod właśnie tym kurzem szarzyzną sowiecką. Ale ty idziesz jako ten flaner, idziesz trochę innym tropem. I to jest przejmujące w twojej opowieści, że jakby uważasz, żeby tak to odczytuję i chcę się spytać, czy dobrze idę to, twoim śladem, że to nie chodzi o tyle, nie chodzi, żeby teraz tutaj na nowo taki mit wielokulturowego, pięknego miasta odrodzić, a być może to się stanie w przyszłości, ale zanim to się stanie, to musimy się zmierzyć jakby ze swoim cieniem, ze swoją zdradą tego miasta, ze swoją niewiernością wobec tego dziedzictwa. I że dopiero przezwyciężając ten cień, jesteśmy w stanie otworzyć się, czy być jakby na wysokości tego wspaniałego dziedzictwa. I o tym głównie dla mnie był Słoń Południowy. Jak ty to czujesz? Chciałbym trochę pociągnąć wątek o Paradzianowie. Nie bywałem w jego rodzinie, tak? Nie wchodziłem do jego domu, a chociaż widywałem tego człowieka na ulicy i jako jeden z niewielu wiedziałem, kim on był, bo dużo osób na przykład nie wiedziało, kim był Paradzianow. I utrata dziedzictwa Paradzianowa to jest nie wina kapitalizmu, tylko nacjonalizmu. Muzeum był zrobiony w jego domu, tylko jego rzeczy zostały wywiezione przez Ormianów, przez innych ludzi i robili te muzea robili tam gdzieś, gdzie on nigdy nie mieszkał. I nasi artyści też zazdrościli mu, tak? Ponieważ tam ktokolwiek nie przyjeżdżał, na przykład Marcello Mastroianni, chciał spotkać się tylko z Paradzianowem. I też chcę powiedzieć, że nie mówię, że Tbilisi mojego dzieciństwa było to miejscem idealnym. Wszystkie biedy, które później się zdarzyły w latach 90. to były początki brały właśnie z tamtych czasów, z mojego dzieciństwa, w latach 70. Pokazałem to w książce w obrazie ojca głównego bohatera, który żyje właśnie korupcją, łapówkami. Żył. Tak, dała sule, mamy pisarza Aka Morciladze, którego uważam jednego z najlepszych pisarzy współczesnej Gruzji. On pisze oprócz współczesności, on również pisze właśnie o starym Tbilisi i jego właśnie też jego powiedzmy jego magia właśnie polega na tym, że on opisuje to stare Tbilisi. Ja nigdy bym nie odważył napisać o starym Tbilisi, tylko ja próbowałem opisać rzeczy, których ja pamiętałem, tak? Co się działo wokół mnie. Dla pisarza ważne jest, żeby rozróżnić ważne rzeczy i mniej ważne. Ja próbowałem, tak jak w życiu, i ja próbowałem po prostu przekazać to, co się działo wokół mnie. Chciałbym pociągnąć, Arcilu, to co powiedziałeś o
nacjonalizmy, który zniszczył Paradżanowa, czy odebrał miastu Paradżanowa. Tym nacjonalizmie, który no, wybuchnął przy okazji prezydentury Gamsachurdi i wtedy czasów, w którym się pojawiły napisy, które sam pamiętam, Gruzja dla Gruzinów. Jak myślisz, znaczy od wiersza cię chcę cię spytać, na ile ten nacjonalizm był dzieckiem komunizmu, bo czasami próbuje się te rzeczy przeciwstawić, że to komunizm to była taka drużba narodów internacjonalna, a Gruzja dla wielu mieszkańców Związku Radzieckiego to było takie wspaniałe miejsce na spędzenie wakacji i dobrego czasu przy dobrym winie i różnych narodowości, pieśniach i tak dalej. Czyli taki mit stworzony przez komunistów, prawda, że on jest antynacjonalistyczny, że nacjonaliści to tak naprawdę siedzą w więzieniach za to, że bronią swojej tożsamości narodowej, czy opowiadają się za ideami narodowymi. To był z jednej strony jakby wróg komunizmu, ale przecież zdaje się, że komunizm w jakiejś mierze przygotowywał, czy był zaprzyjaźniony z nacjonalizmem. Nie był prawdziwym jego antidotum. Więc jedno moje pytanie to dotyczy właśnie tej zależności między komunizmem i nacjonalizmem i powodów, dlaczego on tak mocno wybuchł w latach 90. w Gruzji, odbierając już symbolicznie właśnie mówimy miastu Tbilisi Paradżanowa, ale też pewnie Sajatanowe i całe to wspaniałe dziedzictwo. A z drugiej strony, jak to jest, i druga część tego pytania, Arcilu, jak to jest dzisiaj, gdzie jest dzisiaj Tbilisi wobec tego nacjonalizmu? Czy widzisz jakieś oznaki zmiany, przełamywania tej siły nacjonalizmu w Gruzji, czy jesteś raczej tutaj pesymistą? Tak, gruziński nacjonalizm, odpowiadając na pytanie, istniał do prezydenta Gamsachurdi. Paradżanow był, powiedzmy, ukrywany do tej pory, tak, do tych czasów, do czasów Gamsachurdi przez Gruzinów, przez elitę gruzińską. I chciałbym powiedzieć, że kiedy komuniści pojawili się w Tbilisi, przedtem Tbilisi naprawdę był miastem kosmopolisem i ci komuniści, którzy się pojawili, oni byli bardziej nacjonalistami niż kiedykolwiek, tamci gruzińscy komuniści. Oni nawet zmienili bilans powiedzmy narodowościowy na korzyść Gruzinów. Zakazywali śluby i tak dalej. I co do prezydenta Gamsachurdi, on oczywiście był nacjonalistą, można powiedzieć. On głosił idee nacjonalistyczne, ale to się stało, że to wszystko, co się działo wtedy, to na niego, powiedzmy, obwiniano jego za tamte rzeczy. Wtedy można powiedzieć, że każda partia, która tam była aktywna politycznie, była nacjonalistyczna. I tak, że to jest drużba narodowa,
Tak, ta drużba narodów, to była farsa, tak? To było kłamstwo, ponieważ to było coś, co narodziło się w sztucznie utworzonym państwie. Jak ja mogę powiedzieć, że polski naród jest moim przyjacielem? Jeżeli to powiem, to też będzie kłamstwo. Ja mogę powiedzieć, że Krzysztof jest moim przyjacielem. A reszta to są stereotypy. W armii sowieckiej też były konflikty, często były konflikty narodowe i była tam hierarchia, kto miał co robić na podstawie narodowych cech. Swoją tawis hierarchia konda im sabcie ta jashi win razgaak etebda da virtuality unda gaekhekha da visis amdo mashina tve tquili ipo ra es sabcie ta kavshirshi es ertashoris megobro da ertsats vitqve da davasu i ostatnia chensh vypovedi zhe Wracając do Tbilisi, do dzisiejszego Tbilisi, ja widzę, że jest część młodych ludzi, którzy młodszych ode mnie, tak, pokolenie młodsze ode mnie, którzy podróżowali, uczyli się za granicą i oni są bardziej otwarci na cały świat. Dla nich pojęcie ultranacjonalizmu jest dalekie, ale takich jest mało, ponieważ kraj jest biedny. I tak jak widzieliśmy ostatnio, bardzo łatwo jest tak skierować ludzi gdzieś, tak motywować ludzi, naszczuć ludzi, tak w negatywnym sensie, tak, że bardzo łatwo jest ludzi naszczuć na siebie. Ale ja myślę jednak, że my poszliśmy daleko, dość daleko. Ludzie są otwarci na świat i jest tych ludzi, którzy myślą, że są Gruzinami, to jest najlepsze, co dla nich, jest coraz mniej. Oni są mniejszość po prostu. No, myślę, że wiecznym antidotum na te wszystkie zajady nacjonalistyczne było wspaniałe poczucie humoru, jest wspaniałe poczucie humoru ludzi, mieszkańców Tbilisi, Arcila, również znam doskonale od tej strony. Przypomina mi się taki dowcip, który Arcilu powiedziałeś mi kiedyś. Pamiętasz, dlaczego Ormianie nie latają w kosmos? I odpowiedź jest taka, że Gruzini umarliby wtedy z zazdrości, a jak Gruzini umarliby z zazdrości, to Ormianie umarliby z radości. I wtedy Kaukaz zostałby w rękach tylko Azerów. Ale ten dowcip jakby prowadzi mnie do pytania, czy ten duch, wiesz, kosmopolityczny, który obserwujesz teraz w młodych ludziach, którzy jeżdżą po świecie, ale czy on da się przełożyć na tworzenie z Tbilisi na nowo takiej metropolii Kaukazu, to znaczy metropolii, która jest stolicą kulturową, duchową nie tylko Gruzji, ale właśnie całego regionu i wszystkich ich narodów, tak jak kiedyś to było w przeszłości. Czy Tbilisi jako miasto dzisiaj, zresztą świetnie się rozwijające, bo ja mam takie poczucie, że obserwując ostatnie lata w Tbilisi, że to już jest jakaś metropolia, że tam się dzieją niezwykłe rzeczy, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, nie wiem, akademickie, inwestycyjne i tak dalej. Czy widzisz taką szansę dla swojego miasta, że ono stanie się no nie tylko przyjazne dla turystów ze świata, prawda, ale stanie się miastem gościnnym dla sąsiadów,
stanie się miastem, które jakby będzie promieniowało na cały Kaukaz i będzie brało jakby, próbowało stać się takim centrum duchowym tego regionu. Jak to widzisz? Odpowiedź zacznę od takich, takiego kawału historycznego. W czasach, kiedy Tbilisi naprawdę było kosmopolisem i to było pod koniec XVIII wieku, syn króla Erekle przyjechał do Tbilisi z Kutaisi i wjechał, jak tylko wjechał do miasta, pierwsze co zrobił, zobaczył na meczecie w meczecie mule i zastrzelił go. I ojciec jak najprędzej wysłał go z powrotem. To były czasy, kiedy przynależność religijna nie miała znaczenia. Tak? Ważne było, że ktoś był mieszkańcem tego miasta, niezależnie od narodowości czy przynależności do religii. Tbilisi jako centrum Kaukazu było wybrane przez Rosjan tak naprawdę. Zgadza się, że oni podbili wtedy Gruzję, ale posadzili całą elitę w Tbilisi, ponieważ oni musieli na kogoś polegać na Kaukazie. I wtedy Azerbejdżan nie istniał, Armenia jako kraj też nie istniała. Są pewne powody historyczne, dlaczego Rosjanie wybrali Tbilisi jako centrum Kaukazu. Ale nie będę o tym mówił, nie będę mówił o historii. Można powiedzieć, że Tbilisi to jest bardzo przyciągające, atrakcyjne miejsce dzisiaj dla wszystkich, którzy też żyją pewnymi stereotypami. Dla Rosjan to jest raj, który oni utracili. Dla Persów też to było rajem, który oni utracili. Ja teraz widuję na boisku do siatkówki, który mamy w mieście, widuję parę z Iranu, którzy grają w siatkówkę w spodenkach i w koszulkach. Dla nich to jest miejsce, gdzie mogą uciec, tak, od świata. W Rosji, dla Rosjan też, w rosyjskiej literaturze też jest to, Tbilisi jest miejsce ucieczki. Słyszałem od Aki Morciladze, że w Stanach, jak ktoś zdobywa duże pieniądze, to ucieka nie na północ, tylko ucieka na południe, do Meksyku. To też jest takie miejsce. Teraz Tbilisi jest bardzo dobrym miejscem. Jest dużo innych narodowości. Ma szansę, żeby zostać kosmopolisem i ma takie predyspozycje. Tak, miejsce ma predyspozycje. Przez jakie mechanizmy działają, to ja naprawdę nie mogę powiedzieć, ale to miasto ma przyszłość. Na przykład też nie mogę powiedzieć dlaczego, ale to miasto stało centrum clubbingu i muzyki elektronicznej. Ludzie przyjeżdżają z Berlina, żeby być uczestniczyć w wydarzeniach w Tbilisi. Chyba mieszkańcy Tbilisi i to miejsce ma właśnie predyspozycje, żeby być centrum uwagi. Generalnie przyszłość mojego kraju jest trochę powiedzmy niejasna, tak? Niejasna. Czasami jestem bardzo pesymistycznie nastawiony, ale ja myślę, że jest jakaś przyszłość.
jest Tbilisi i jest reszta Gruzji. Czasami kocham Tbilisi, czasami nienawidzę i kocham resztę Gruzji, tak, ponieważ to jest miejsce, z którym jestem związany bardzo. Bardzo ci dziękuję, Arcilu. Wszystko, co powiedziałeś, bliskie mi sercu i przy całym tym zawieszeniu twojego głosu na końcu, kiedy twój pesymizm mierzy się też z nadzieją i z jakąś siłą witalną tego miasta. Myślę, że jest coś takiego w Tbilisi. Wiesz, my w Polsce teraz, jak mówiłeś ostatnio teraz o tym, jak Tbilisi przyjmuje coraz więcej ludzi ze świata. Ja pamiętam okres, kiedy uchodźcami byli głównie sami Gruzini z Abchazji, z Osetii, czy po prostu ofiary wojen, które się toczyły wokół, prawda? Ale od jakiegoś czasu Tbilisi jest miejscem, które przyjmuje bardzo wielu uchodźców ze świata, z Afganistanu, z Iranu, jak mówiłeś, z Syrii. I wiesz, my w Polsce mamy dzisiaj duży dramat związany z uchodźcami. Myślę tutaj o granicy polsko-białoruskiej i o tym, co na pewno słyszałeś, co tam się dzieje. I nie bardzo ten egzamin zdajemy dobrze w Polsce i rodzi się taki rodzaj nawet traumy w naszym kraju, bo nie potrafimy ciągle spojrzeć na uchodźców jako nie tylko ludzi, którzy przyniosą problemy jakiekolwiek, ale jako po prostu potencjał rozwoju, siłę witalną. No, dla takich miast jak Tbilisi również. Oczywiście, że to nie eliminuje wszystkich problemów, że powstają jakieś slumsy, że inne problemy socjalne, ale z tego, co mówisz, Tbilisi właśnie nabiera jakby takiego oddechu drugiego, rozwoju, witalności właśnie przez to, że i tego ducha kosmopolitycznego, właśnie dlatego, że staje się na nowo gościnne dla dużych grup przybyszów, jak to zawsze w przeszłości bywało. I myślę, że dla nas w Polsce jest to ważny adres doświadczenia twojej książki, tego, jak o tym piszesz. Nie są to sprawy dla nas obce, bo zresztą to jest moje doświadczenie od lat człowieka pogranicza, który jeździ nie tylko pracować i coś oddawać z siebie w Gruzji, ale bardzo wiele się uczyć odnośnie właśnie ducha pogranicza, praktyki pogranicza, że ta nasza rozmowa o Tbilisi dzisiejsza ma tą notę nadziei również przy całym skomplikowaniu spraw, które się wokół tego toczą, politycznych problemów, społecznych i tak dalej, że jesteś w mieście, które nabiera na nowo jakiegoś drugiego oddechu, że czuje się tam rozwój, czuje się tam siłę witalną. Sam mówisz, i ja tak samo bym nie potrafił wskazać wszystkich źródeł tego i człowiek nie jest w stanie tego przewidzieć czy zaplanować, wydaje mi się, ale nagle jest wielka różnica między tym Tbilisi sprzed 30 lat, które widziałem, a tym dzisiejszym. To jest naprawdę miasto, które staje się metropolią, staje się kosmopolis na nowo. Bardzo ci za tą rozmowę dziękuję i niech twoje słowo będzie ostatnie. Powiedz, co byś chciał na podsumowanie tej naszej rozmowy powiedzieć.
Teraz wyjdzie, że wymieniamy się komplementami, więc mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że mam kontakt z Fundacją Pogranicze i z Krzysztofem. Bardzo dziękuję Wam za to. Widzę, że Krzysztof jest bardziej optymistą wobec mojego kraju i miasta niż ja. Chciałbym życzyć wszystkim pokoju i szczęścia, ponieważ podczas pokoju możemy odbyć wiele, wiele podobnych, powiedzmy, rozmów i konwersacji. Didi madloba, Archilu. I Didi madloba, panie Archilu, za tłumaczenie. Dziękujemy. Dziękuję. In Mexico they were doing like this, hugging. It's not Georgian, as I learned there.